Jeśli uczysz się niemieckiego, na pewno obiły ci się o uszy takie słowa jak öffnen, otwierać i schließen, zamykać. W języku potocznym jednak Niemcy bardzo często zamiast tych słówek używają słów aufmachen i zumachen. I o aufmachen i zumachen jest nasz dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Aufmachen znaczy to samo co öffnen, czyli otwierać. Jest to jednak, tak jak wspomniałem we wstępie, słowo bardziej potoczne, należące bardziej do domeny języka mówionego. Gdybyśmy na przykład na jakiejś romantycznej randce chcieli zaproponować tej drugiej osobie otworzenie butelki wina, moglibyśmy powiedzieć Lass uns eine Flasche Wein öffnen albo Lass uns eine Flasche Wein aufmachen, czyli otwórzmy butelkę wina. Lass uns eine Flasche Wein aufmachen. Albo jeśli studenci zrobią swojemu koledze kawał i zamkną go na balkonie, ów kolega może zacząć walić w drzwi balkonowe i krzyczeć Macht auf, ich will rein, czyli otwierajcie, chcę do środka. Macht auf, ich will rein. Aufmachen, czyli otwierać, możemy też coś metaforycznie. Na przykład sklep, knajpę, biznes albo konto w banku. W takich wypadkach aufmachen jest synonimem słowa eröffnen, które znaczy właśnie zakładać coś, otwierać albo utworzyć. Na przykład jeśli otworzymy sobie konto w banku, powiemy Ich habe ein Konto auf der Bank eröffnet albo Ich habe ein Konto auf der Bank aufgemacht, czyli właśnie otworzyłem sobie konto w banku. Ich habe ein Konto auf der Bank aufgemacht. Jeśli ta audycja pomaga ci w nauce języka, daj łapkę w górę, udostępnij to nagranie i zostaw komentarz. Dzięki temu bardzo pomożesz nam rozwijać ten kanał. Przejdźmy teraz do naszego drugiego słówka, czyli zumachen. Zumachen znaczy to samo co schließen, czyli zamykać. Zumachen, podobnie zresztą jak aufmachen, jest czasownikiem rozdzielnie złożonym i używane jest stosunkowo często w języku mówionym. Na przykład, gdy w domu jest przeciąg, możemy powiedzieć Schließ das Fenster, zamknij okno, albo Mach das Fenster zu, co będzie znaczyło to samo, zamknij okno. Mach das Fenster zu. Po nieprzespanej nocy możemy powiedzieć Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, czyli przez całą noc nie zmrużyłem powieki, nie zmrużyłem oka dosłownie po niemiecku. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. W porządku, kochani, pora na zadanie dla was, no bo to praktyka czyni mistrza, więc ćwiczymy. Wyobraźcie sobie, że wasz kolega chce otworzyć knajpę. Jak uzupełnicie następujące zdanie? Mein Kumpel will eine Kneipe. Mój kolega, mój kumpel chce otworzyć knajpę. Mein Kumpel will eine Kneipe. Twoją odpowiedź zapisz w komentarzach, a w piątek sprawdź nasze social media, żeby poznać poprawne rozwiązanie tego zadania. Czy ty też szukasz kursu niemieckiego od podstaw? Czemu więc nie spróbujesz naszej aplikacji Język w 15 minut? Znajdziesz w niej krótkie, praktyczne lekcje, przydatne zwroty, inteligentny system powtórek, nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Ein Mensch ohne Lächeln sollte kein Geschäft aufmachen. Człowiek bez uśmiechu nie powinien otwierać sklepu.